Na koniec kadencji Sejmu, jak każdy poseł, Krystyna Pawłowicz musiała złożyć ostatnie oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że w 2019 roku nie dostała 13 emerytury z ZUS. Krystyna Pawłowicz bowiem na emeryturę przeszła w październiku 2012 roku. W swoich oświadczeniach majątkowych była posłanka PiS zawsze wpisywała, ile świadczenia dostaje co miesiąc, a nie, jak wielu innych polityków, sumę za konkretny okres. W swoim oświadczeniu za rok 2018 Krystyna Pawłowicz napisała, że co miesiąc ZUS pobiera 4514 zł emerytury. Teraz, na koniec kadencji, była poseł wymieniła kwotę 4750 zł. Próżno jednak szukać oddzielnej kwoty za trzynastkę. Inni posłowie, jak na przykład Iwona Śledzińska-Katarasińska, zaznaczyli, że dostali emeryturę wraz z dodatkami. Kancelaria Sejmu publikuje na swoich stronach internetowych oświadczenia majątkowe posłów zgodnie z trybem ujawnienia tych informacji przewidywanym przez przepisy prawa. Należy pamiętać, że emerytury zależą także, w wielu przypadkach, od stosunku pracy na stanowiskach, które nie miały związku ze sprawowaniem mandatu poselskiego. Poinformowało CIS, dodając, że w związku z tym nie można udzielić informacji, skąd brak trzynastki u Krystyny Pawłowicz. W porównaniu do tego, ile zarabiać będzie taka Agata Duda-Kornhauser, emerytura Pawłowicz, nawet trzynastką, nie robi już większego wrażenia. Kliknij w ten link, aby sprawdzić, ile zarabiać będzie obecna pani prezydent i zostaw koniecznie kciuk w górę, jeśli ci się spodoba. Do usłyszenia.